Witam Was, moi kochani, serdecznie w grze Medieval Dynasty. Moi drodzy, gra znana, bo już ogrywana na internecie, na YouTubach już od roku prawie, ale ja w tą grę oczywiście nie grałem, dopiero niedawno stałem się, powiedzmy, że szczęśliwym posiadaczem na Game Passie Xboxa, dlatego też postanowiłem... Znaczy, ona na Game Passie już była wcześniej, ja po prostu od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Game Passa. No i no oczywiście gra już ogrywana wiele razy na YouTubach, więc nic nowego, ale dla mnie to jest nowość, ponieważ ja znam tą grę jedynie odrobinę. Ja tylko widziałem początki jeszcze rok temu na YouTubie, jak ktoś tam ogrywał. Dlatego też chciałbym sam spróbować swoich sił w tej grze, więc nauczmy się jej, przynajmniej ja będę się z nią jej uczył, a wy możecie popatrzeć, jak mam, jakie problemy wynikają z moich starań. Cóż, założymy własną osadę i będziemy starali się przeżyć. Zaczynamy. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away. Yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Tell the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Okej. Dobra, no cóż, no to z tego, co się dowiedzieliśmy, to żył sobie pewien pan, młody człowiek, spokojnym życiem, z rodziną. Nie wiem, czy to było jego jakieś, miał żonę, bo tam kogoś zabili, może by matkę, może, nie wiem, może żonę. Miał sobie rodzinę i spokojnie sobie żył. Nastała wojna, zabili wszystkich, ojciec wypchnął go jeszcze z domu, zanim zginął, więc on... Zastanawiam się, co ze sobą zrobić, kiedy cała jego rodzina zginęła. Najprawdopodobniej ojciec i matka, no może, nie wiem, ktoś jeszcze, może, nie wiadomo. No i przypomniał sobie, że ma wuja, który na północy ma jakiś mały majątek, ma jakąś osadę, więc postanowił do niego się udać. I tyle, początek nowego życia, porozmawiaj z kasztelanem. Tab wiedza. Tu mamy ekwipunek wiedza, aha. Po całej dolinie rozsiane są postacie, które mają dla Ciebie jakieś zadanie. Zwiedź całą krainę i odkryj, jakie interesujące przygody na Ciebie czekają. Występują angażujące, nieliniowe zadania główne, unikatowe zadania poboczne i rozmaite losowo generowane misje. Ukończenie zadań zapewni Ci reputację dynastii, jednak uważaj, porażka również ma swoje konsekwencje. Spoko. Tutaj mamy jakąś skrzyneczkę. Dobrze, to jest wiedza, sympatia, hodowla zwierząt, sympatia, parametry wykorzystane we flircie, możemy flirtować, możemy hodować zwierzęta, możemy budować, tak, zarządzać budynkami, to są jakieś wyzwania, rozdziały, status postaci, zbieranie zasobów, okej, mnóstwo, rzemiosło, zarządzanie uprawami, no jak widzicie, mnóstwo, rybołówstwo, ja lubię, dobra. Mnóstwo fajnych rzeczy, ekwipunek. Tutaj mamy naszą tunikę. No takie troszeczkę to jest, o, babka lekarska.
taka troszeczkę gra, trochę pod survival, trochę symulator i trochę RPG. Bardzo mi się to podoba, takie połączenie. Drzewko rozwoju, wydobywania, łowiectwa, tutaj są różne rzeczy, rolnictwa, dyplomacji, przetrwania, produkcji, czyli wyprodukowywania różnych rzeczy, dziennik, mapa. Okej, oto jest mapa okolic. Na razie jesteśmy chyba koło Gostowi, bo widziałem taki znak, gdzie napisane, że na Gostowie trzeba iść. Zarządzanie, technologia. Okej, na razie się zapoznaliśmy z tym wszystkim. Nie mam kompletnie pojęcia, co będziemy dalej robić. Wiem, że muszę wejść do Gostowi, to chyba do Gostowi. Gostowia, czyli ścieżką to jest Gostowia. I porozmawiać z kasztelanem tej miejscowości. Mamy patyki, możemy już zebrać, tak? O, już mam 3 patyki na wstępie. Mam już więcej. Mam już 5 patyków. Czy jakieś roślinki można zbierać? O, słyszę. Słyszę, jak ktoś... jakieś ptaszki. Słyszę też... dzięcioła słyszałem nam przez moment nawet. No pięknie. Jakiś kijek? Weź patyk. Świetnie. Patyki też bierz. Dobra. Może się przydadzą. Co tu jeszcze były? Patyki, tak? Myślałem, że to jakieś jedzenie. Zobaczcie, mamy tam paski głodu, staminy chyba, energii, może picia też, no zobaczymy. Przybiegnę, aha, zielony pasek to jest stamina, bo jak zacząłem biec, to się zmniejszał. Patyki, nie wiem ile tych patyków potrzeba, ale do czegoś się może, mam nadzieję, przydadzą, ale to chyba patyków można szybko znaleźć pełno. Kamień się zawsze przyda, do siekiery. Kamień, patyk i już mamy siekierę, prawda? Ale będziemy na razie robić po kolei. Czy mamy udźwig jakiś w tej grze? Nie wiem. Zobaczymy. Teraz mamy tak. Blokuj prawy przycisk myszy. Czyli na pięści będziemy się bić. I uderz. Okej. Spoko. Lecimy dalej. To idziemy porozmawiać sobie. Jaki widok z kasztelanem. Jaki ładny widok. Wow. Poczekajcie, to musimy popatrzeć chwilę. Jezu, tak piękny widok. Wielka rzeka. Osada nad rzeką. Przypomina mi to troszeczkę pewną mój ulubiony widok w Polsce. Ze Skarpy Wiślanej. Można spokojnie sobie usiąść na skarpie ogromnej i oglądać widok Wisłę. Gdzie naprzeciwko są jakieś zielone łąki, polany, gdzieś w oddali jakieś malutkie miasteczko u stóp, znaczy u brzegu Wisły też, a nieważne, nie będziemy się rozdrabniać, ale piękny widok, mój ulubiony, albo inaczej, mój taki sentymentalny widok z Polski. Dobra, lecimy do wioski, do Gostowi, dobrze mówię, chyba tak, i porozmawiaj z kasztelanem. Mamy krówki, dobrze, mamy pana, który idzie z Sobiemir, sobie szedł, i jakieś dzieci chodzą, będą musiał znaleźć sobie jakieś jedzenie. Gdzie jest kasztelan? 16? To jest kasztelan? Co to było? A to koło. Jezu, ja się przestraszyłem, że ktoś mnie atakuje, jakieś zwierzę już. Czy to jest kasztelan? Na to wygląda. Chyba tak. Dzień dobry, panie Uniegoście. Tak, dzień dobry. Twoje oczy, nie sądziłem, że jeszcze kiedyś je ujrzę. Jedno błękitne niczym niebo, a drugie czarne jak grudka węgla. Uniegost bieg 50 lat. Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Wszystko w porządku? Moja babcia opisywała je dokładnie w ten sam sposób. Och, czyli nie jesteś faktycznie duchem. Dobrze. Przez chwilę pomyślałem, że postradałem zmysły. Haha. Po prostu twoje oczy. Wyglądasz dokładnie jak on. Wybacz, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Jestem nowy w tych okolicach.
Dopiero zawitałem do doliny. Nazywam się Racimir. Racimir. Nasze imię to Racimir. Jestem synem Wandy, prawda? Siostrzeńcem Jordana. Słucham? Znałeś moją matkę? Nie bezpośrednio. Słyszałem o niej wiele razy, ale nigdy nie dane było mi się spotkać. Lubił trzymać swoje rodziny z dala od siebie. Chyba nie rozumiem. Zrozumiesz. Moment. Czy ty powiedziałeś, znałeś? Wszystko z nią dobrze? Mam taką nadzieję. Gdziekolwiek ona teraz jest, straciłem oboje rodziców podczas wojny. Cholera, ten świat, westchnięcie. Potrafi być równie okrutny, co piękny. Bardzo mi przykro. Mój chłopcze, nigdy nikt nie powinien tracić swoich bliskich w takim młodym wieku. Nie przejmuj się, zginęli, abym mógł ja żyć i planują przeżyć to życie jak najlepiej potrafią, aby uhonorować poświęcenie. Ich poświęcenie to bardzo dojrzałe z twojej strony. Jestem pewien, że byliby dumni, słysząc twoje słowa. Wspomniałeś mojego wuja Jordana. Poszukuję go. To właśnie z jego powodu przybyłem do doliny. Ach, Racimirze, nie znoszę przynosić złych wieści. Twojego wuja Jordana nie ma już z nami. Zmarł 3 lata temu. Tak bardzo mi przykro. Rozumiem, jak musisz się czuć. Sam byłem jego bliskim przyjacielem. Nie chcę wiedzieć, co się z nim stało. Albo dobra, chcę. Och nie, nie przejmuj się. Zginął spokojnie, we śnie. Nie cierpiał. Mogę ci to przyrzec. Co w takim razie powinienem teraz zrobić? Czuj się zaproszony do osiedlenia w dolinie. Możesz iść, gdzie tylko zechcesz i rozpocząć nowe życie. Oficjalnie przyznaję ci zezwolenie kasztelana do budowy i uprawy ziemi w każdym wolnym terenie w dolinie. Zbuduj sobie dom i zobacz, co przyniesie dla ciebie jutro. Możesz nawet zbudować całą wioskę, jeśli zechcesz. Wielu podróżników przybywa do doliny. Niektórzy może zapragną dołączyć do twojej osady. Tak po prostu? Mogę wziąć sobie ziemię bez żadnej zapłaty? Cóż, będziesz zmuszony płacić coroczne podatki dla króla. Jednak poza tym możesz sobie zrobić, co zechcesz. Oczywiście tak długo, jak nie łamiesz prawa. Ale przynajmniej nikt o tym się nie doniesie. Brzmi niewiarygodnie. To miejsce jest naprawdę przepiękne. Chyba faktycznie tutaj zostanę i zobaczę, co mi zgotował los. Cudownie to słyszeć. W całej tej krainie możesz znaleźć mnóstwo surowców. Zbierz kilka kamieni oraz patyków z ziemi i stwórz sobie prostą siekierę. Dzięki niej ja już nie muszę, bo już mam. Znaczy siekiery nie mam, ale mam patyki i kamienie. Dzięki niej będziesz w stanie ścinać drzewa i rąbać je na kłody. Następnie będziesz mógł wytworzyć drewniany młotek, który będzie niezbędny w procesie budowniczym. Jestem pewien, że sobie z tym poradzisz. Słuchaj. Kiedy już zbudujesz sobie dom, wróć ponownie do Gostowi i porozmawiaj z moją żoną Dobroniegą. Dobroniegą. Zarządza ona tutejszą tawerną. Poproszę, aby cię czymś pożywiła. Musisz być wygłodniały. Weź od niej również po piwie dla nas i przyjdź do mnie. Opowiem ci trochę o Jordanie. Tak, plan mi się spodobał. Okej. Zbieranie surowców. Wszystkie podstawowe zasoby mogą być znalezione w dziczy. Wystarczy rozejrzeć się w koło, sięgnąć po nie. Patyki są najłatwiejsze do znalezienia, a kamienie i zioła wymagają większego skupienia, by je dostrzec. No dobrze, naprowadź kursu na pożądany przedmiot. Dobrze. Słuchajcie, no mamy już ścinanie drzew. Muszę zrobić, czyli tutaj mam teraz zrobić siekierę. Dobrze, to ścinanie drzew niezbędne będzie siekiera. Narzędzie to może być skupione u handlarza lub wytworzenie w menu koła tworzenia w sekcji rękodzieło. Wyposaż postać w siekierę, przypisz ją do jednego ze skrótów i wyciągnij ją. Zbliż się do drzewa, zacznij je ścinać, aż upadnie. Następnie porąb je na mniejsze części, aby otrzymać kłody oraz dodatkowe zasoby, takie jak patyki i pióra. Ok. Skok. To. Aha. Q to jest wytwarzanie. Rękodzieło. Kamienna siekiera. Czyli tak, Q naciskam, a wtedy wybieram z menu kołowego, co chcę zrobić. Mam kamienną siekierę. Wyciągnij R. Jest. I mamy ściąć drzewo, tak? Wiecie co? Ja wiem, że dużo... Ale może być problem. Bo wiecie, co sobie pomyślałem od razu? Mam budować dom, tak? Mam sobie swoją osadę zrobić. Mądrym byłoby wybudować dom nad rzeką, żeby mieć wodę. Ale ja uwielbiam widoki z góry.
A jakbym sobie zrobił domek gdzieś na górze jakiejś, na przykład na tych skałach, o tutaj, o! A nie, tutaj są jakieś płotki. Dobra, zejdźmy sobie trochę niżej, weźmy to drzewko, o! Klon. I zciąłem pierwsze drzewo. To teraz, żeby założyć rodzinę, trzeba pierwsze drzewo zasadzić jeszcze, nie? Dobra, i trzeba je pociąć teraz, tak? Dobra. A mam wziąć tą kłodę. Okej. Zetnij drzewa. 5 drzew i słomę. Znaleźć słomę mam. No dobra, będziemy biegać tutaj po okolicy i ścinać drzewka. 5 drzew musimy ściąć. Kolejny klon. Podoba mi się, że są nazwy tych drzew. Mam nadzieję, że są ładnie, że tu widać różnicę pomiędzy trzymi drzewami. No widać, przecież tutaj widać, że są inne. Chyba nie ma udźwigu, mam wrażenie takie. Zobaczmy, jak wygląda różnica pomiędzy klonem a... to, co to będzie, świerk? Czy... tak. O Jezu, jak jestem dobry. Uważam mnie. O, jak ładnie tu widać. Wiecie, ta gra mi się bardzo podoba. O! Nie uciekaj! Ty też nie uciekaj. Świetnie. Ile mamy? 3 drzewa ścięte. To jeszcze 2. No to bierzemy kolejny klonik. Dzień dobry. Panie klonie. A jest udzik. Zobaczcie, jest udzik. Czyli po prawej. Na tym... aha, już widzę, o co chodzi. Słuchajcie, zobaczcie na te koła dwa. Ujelo. Po prawej mamy tak. Żółty pasek pomarańczowy to jest chyba jedzenie, niebieski to jest woda, czerwony to jest życie, a zielony to jest stamina. Ścięliśmy 5 drzew. Teraz muszę zrobić młotek i słomę. Znaleźć, ale słomę. Skąd wziąć słomę? Czekajcie, jak wygląda ten udźwig jeszcze? Ekwipunek. Wiek 18 lat mamy. Dobra, dobra. Gdzie jest ten udźwig? O, tutaj mamy różne rzeczy. O, tu jest 30... O, jesteśmy przeciążeni. A więc... koszula jakaś... kłoda. Mam dużo tych kłód. Czy ja mogę coś wywalić? Jak się wyrzuca? Upuść X. Aha. No to upuśćmy może nie wszystkie. Co to jest to? To jest U? Czy? Nie, co to jest za literka? Q i A, a D to będzie. 2, 3, 7 kilo. Dobra, upuśćmy 7 kilo. I teraz czy jestem przeciążony? Nie, nie jestem. O, jakie kłody poleciały. A skąd słomę wziąć? To będzie patyk. Umiejętność, zarządzanie, technologia, mapa, dziennik. A może wiedza? Sympatia, budownictwo. Nie, 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 rozdziały, zbieranie zasobów. Ale jak, skąd ja mam wziąć słomę? Domy, łowiectwo, mapa, nastrój, sąsiedzi, o kurde. Parametry, technologia, ścinanie drzew. Spróbujmy w takim razie taką kłodę rozwalić. Da się? No nie mogę, to nie działa. O kurka. Skąd wziąć słomę? Jagody?
Ej, to są jagody. Mogę jeść. Świetnie, zbieram jak najwięcej jagód. One są do jedzenia? Niedojrzałe. Cholera, po co je zbieram? Patyki. A nie, to się nie wali tym, tylko się w ten sposób je zbiera. Dobrze. W takim razie, skąd wziąć słomę? Nie mam pojęcia, ale muszę stworzyć sobie. Tu są jagody przy ogrodzie, muszę pamiętać. Stworzyć sobie siekierę, tak? Ku. Nie siekierę, tylko młotek. Ok. Mam młotek. Słomę, ale. Słomę. A słuchajcie, mam wykrzyknik znowu. Czy tu mi pokaże słomę, gdzie mam wziąć? Tak. Słuchajcie, wykrzyknik mi pokazuje chyba, gdzie mam iść po słomę. To jest ten człowiek? Alvin, rozmawiaj z Alvinem. Co mogę do ciebie zrobić? Witaj, moje imię to Racimir. Witaj, nazywam się Alvin. Nie poznaję cię, jesteś tutaj nowy? Przybyłem z południa, szukam dla siebie nowego miejsca, w którym mógłbym rozpocząć nowe życie. Cóż, powodzenia, kontynuuj. Jeśli o mnie chodzi, to jestem rolnikiem. Zajmuję się uprawą pól. W rzeczywistości wykonuję tę samą pracę każdego dnia, rok w rok. Nie nudzi się to czasem? Na twoim miejscu umarłbym już z monotonii. Oczywiście, że mnie to nudzi. On ma 19 lat, zobaczcie. Jak długo możesz robić w życiu w kółko to samo? Jednak rodzina potrzebuje mojej pomocy, a ja robię co w mojej mocy, aby ich wspierać. Nie chciałem cię obrazić, wybacz. Nic się nie stało. Ostatnio jestem trochę nerwowy. Pewna kwestia nie pozwala mi się skupić na pracy. W czym problem, Alvin? Może mógłbym jakoś pomóc? Może to zabrzmi błaho, ale mam dosyć konfliktu z moją matką Jarogniewą. No gniewa się na Jara, tak? Na Jarosława może. Jej syn Dalebor nie chce zostawić w spokoju mojej młodszej siostry Olgi. Okej, rozumiem, że to dla niego tylko gra. Przecież w jego wieku też bawiłem się z Dobromirą, jego starszą siostrą. Udawałem rycerza wyposażonego w kijak zamiast miecza, ale ten szczegół nie powstrzymał mnie do bronienia jej honoru. Jak każdy rycerz, to urocze na swój sposób. W każdym razie zejdźmy na ziemię. Może myślę, że on potrzebuje jakiegoś zajęcia, dzięki któremu będzie otrzymać się z dala od mojej siostry. Żebyś w końcu mógł pracować ze spokojną głową, byłoby miło. Zobaczę, co da się zrobić. Historia Alvina. Autozapis. Mam dostarczyć Daleborowi patyk. 20 patyków. Jeden patyk, tak, a mam 20. Aha. Dobra, my mieliśmy budować dom. Woda. Nawodnienie jest sprawą kluczową podczas buszowania w przyrodzie. Kiedy parametr wody zostanie wyczerpany, zaczniesz tracić życie. Aha. Czy zdrowie. Parametr ten możesz uzupełnić poprzez picie rozmaitych napojów. Woda może być przytrzymywana i transportowana, korzystając z wiader i bukłaka. Okej. Okay. Chodźmy w takim razie się napić wody. Czy ja mogę iść sobie na brzeg i napić się wody z brzegu? A, zmęczyłem się. A, no tak. Stamina poszła w dół mocno. No. Świetnie. Tylko skąd wziąć słomę, moi drodzy? Pójdziemy poszukać tego, jaką tam miał Dalebora. Skupimy się na budowaniu. A mogę to pozyskać jakoś słomę? Nie. Się zmęczył mój przyjaciel. Dobra, to szukamy w takim razie słomę. Nie wiem, skąd wziąć słomę. Szukajmy tego Dalebora. A nie, to Dalebor mody. Wiek 7 lat. Witaj. Witaj, jesteś Dalebor, jak mnie mam. Tak.
Wyglądasz na bardzo silnego, jak na twój wiek. Czy kiedykolwiek myślałeś o zostaniu rycerzem? To moje marzenie. Czy jesteś rycerzem? Nie, ale dużo o nich wiem. Czy słyszałeś, że wielu z nich już w twoim wieku zaczyna treningi od walki drewnianym mieczem? Czy gdzie mógłbym taki miecz dostać, nie rycerzu? Tak się składa, że mam jeden ze sobą i mogę ci go dać, ponieważ widzę, że jesteś tego godzien. Jestem zaszczycony. Może wyglądać niepozornie, ale z pewnością jest doskonałą bronią treningową dla początkującego rycerza. Takiego jak ty. Daj mu patyk. Wygląda trochę jak zwykły kij. Aby zaskoczyć swoich przeciwników, czy wiesz, co jeszcze robią rycerze oprócz walki? Jeżdżą konno. To również, ale przede wszystkim chronią panie i dzieci przed niebezpieczeństwem i dbają o to, aby nie stała im się krzywda. Naprawdę? Brzmi jak dużo pracy. Tak, to najważniejsza zasada rycerskości. W porządku, dziękuję ci za miecz, o nie rycerzu. Od teraz będę bronił tych, którzy są w potrzebie. Nie ma za co, paniczu. Nie ma za co. Sen. Okej. Aby spać, potrzebujesz wybudować dom lub stworzyć ognisko. Spanie jest możliwe wyłącznie w godzinach 19:07. Jeśli zdecydujesz się na sen, obudzisz się rano kolejnego dnia. Spanie w łóżku odnawia niewielkie ilości zdrowia, jednak odpoczynek przy ognisku już tego nie robi. Zasypiając ostatniego dnia pory roku, zawsze obudzisz się w swoim miejscu zamieszkania. Okej. O Boże, i co teraz? Pochodnia. Wiedza. Okej. To myślisz, że to F, proste zakładanie przyczepy. Ogrzewanie ogniska, dobrze, ale to co teraz? A gdzie mamy godzinę? Czy jest gdzieś zegarek? W ekwipunku może? Umiejętności? Słuchajcie, gra ma naprawdę mnóstwo rzeczy. Jest, widzicie, dzień 18:13, wiosna, 17 stopni, rok pierwszy. Lubomir pierwszy uczciwy. Co to znaczy? Tutaj mamy różne znaki, wykrzykniki, czyli miejsce, gdzie możemy się udać. Tak patrzę, zobaczcie, tutaj jest te Gostowia. Jeżeli my byśmy swoją robili jakąś krainę, to byśmy musieli też gdzieś się osiedlić. I teraz zastanawiam się, czy na przykład o, przy tej rzece tutaj gdzieś byśmy się nie osiedlili, bo tutaj mamy Gostowie, przejście do Borowa. Tutaj mamy różne miejsca, tu mamy Denice, rolnice. Tutaj nie mogę, mogę przybliżyć jeszcze bardziej, ale jakbyśmy się osiedlili gdzieś na tych terenach, zawsze ścieżką do Gostowi, zawsze do Borowi, do Borowa, chyba że tutaj, to byśmy byli w samym centrum, na rozgałęzieniu tych rzek, kurka, dobre miejsce, albo tutaj. Tylko to jest daleko od Gostowi, a nie wiem jak często do Gostowi będę musiał lecieć, albo ja do tych innych. Czy on staje? Chyba nie staje. Chyba staje zegar. No musimy gdzieś zamieszkać. No tutaj bardzo mi się to podoba. Ta miejscówka, bo będę na drodze wszędzie blisko miał. Podoba mi się to miejsce też przy rzece. Przy tym jezioru. Albo tutaj pomiędzy rzeką a jeziorkiem. Przy moście niedaleko. No można też sobie z tej strony się wybudować. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze sobie znajdę jakieś miejsce, ale mamy wybudować też dom jakiś, prawda? I to będzie trzeba zrobić jak najszybciej, bo jak widzimy, jest wiosna, lato, jesień, zima. Więc mamy wiosnę, naprawdę mało czasu, aby dostać się, aby przygotować się na zimę. Okej. No, nie wiem. Bardzo mnie kusi to miejsce. Mógłbym też gdzieś iść głębiej, ale to może być już niebezpiecznie, jak na razie dla mnie, na początkującego. Chyba że pójdę w to miejsce założyć sobie osadę, albo tutaj na rozwidleniu, bądź tutaj. No tutaj też jest pięknie, tak naprawdę. Tutaj też jest pięknie w tym miejscu. Przy moście, to byłby nasz most. Byśmy mieli dostęp do... No kurka, no tutaj może faktycznie to by było najlepsze miejsce do budowania. Albo tutaj gdzieś w połowie drogi między Dennicą a Gostowią. O, tutaj bym sobie wybudował się przy tej ścieżce. Tu. No dobra, zobaczymy. Gdzie ja mam iść? Aha. Mam iść do pana... To jest Alvin? Nie. Do kogo ja mam iść?
do tego domu? A nie mogę wejść. Mogę? Mogę, mogę. Jak ktoś tam chodzi? A ja mogę spać w łóżku u kogoś? Nie mogę. Nie mogę sobie przywłaszczyć łóżka. Też nie mogę nic zrobić, ani jedzenia. Wziąć sobie z... No trudno. Idźmy w takim razie za tą... Za tym wykrzyknikiem. On gdzieś jest... Tu? Tu. To jest ten Alvin. Cześć, Alvin. Witaj. Problem rozwiązany z Daleborem. Tak, widziałem jak go biegającego w wiosce z patykiem. Musisz mieć niesamowity dar perswazji. Ten dzieciak zwykle nikogo nie słucha. Podsunąłeś mi pewien pomysł z historią o patyku i rycerzu. Jeszcze jedno. Ten chłopak, ten chleb dostałem od Dobromiry w ramach przeprosin za zachowanie jej brata. Myślę, że zasłużyłeś na niego. Proszę, weź go. Dziękuję. Żaden problem? To najlepsze pieczywo, jakie kiedykolwiek zjesz. Wypieka je żona naszego kasztelana. Ach, znasz dobrze człowieka, który tu rządzi, Unigosta? Nie, nie bardzo. Spędzam większość czasu na polu, więc nasze drogi przecinają się jedynie wtedy, kiedy trzeba zapłacić podatki. Dobrze, więc do zobaczenia wkrótce. No i zakończona część etapu historii Alvina. I teraz już nie mam wykrzykników. Jest ognisko, widzę tej kobiety się... Kobiety siedzą przy ognisku. A co ten dzieciak tak idzie, kracza to dziwnie? Dzień dobry. On... Takie do rozmowy są. Alice? Ma Alice, nie po polsku. Dobry, Dobiesława, czy jakaś tam Jaglana? Edyta, Alice, nie no, Alice mi się podoba. Cześć, Alice. O, nawet ma głos. Witaj, nieznajomy. Od jakiegoś czasu wędruję po dolinie. Wciąż szukam miejsca, gdzie mogłabym osiąść na stałe. 27 lat, sympatia 0. Co mogę dla ciebie zrobić? Słyszałeś o tym coś ciekawego? Gdzie znajdę? Zwierzęta hodowlane, handlarze. Dziękuję, na razie to wszystko. Bywaj. See you soon. A ty... Żona. Znalezienie żony jest pierwszym krokiem do zabezpieczenia przetrwania twojej dynastii. No proszę, proszę. Przyszła małżonka wprowadzi się do twojego domu, wesprze cię w różnych czynnościach. Dobrze, pewnie wyda na świat twojego dziedzica. No okej, spoko. Pani Edyto. How are you? Ja? Jak najbardziej się dobrze czuję, a ty, pani Edyto? Gdzie znajdę? Też to samo, zwierzęta hodowlane. Ja chciałem, gdzie znajdę... A gdzie słomę znajdę? Czemu mi nie mówicie, gdzie ja znajdę słomę? Na koniec. Dobra. Słuchajcie, no nie wiem. Tutaj jeszcze coś jest. Uniegost. Welcome. Witaj, synu. Gdzie znajdę? Jestem zaproszonym człowiekiem. Spytaj kogoś innego. Wejście. It was nice seeing you. No to spadaj ty, dziadzie jeden. No i co teraz? Ja nie mam słomy. Ale czekajcie, mam w ekwipunku coś do jedzenia, prawda? Bułkę owsianą. Mam jabłko. Niby dostałem chleb, ale nie widzę. Suszone mięso mam. I tu jest napisane chyba waga, ale cena, waga i ile tego mam. Mam dużo suszonego mięsa. Dodaję 5 życia. Ojej, no to mało. Pod płomyk 45 jako żywność. Bardzo pięknie. My tutaj mamy... Potrzebujemy około 50 prawie, że. Czyli to jest coś, co można łatwo, czy łatwo, ładnie zjeść sobie. To daje 55, bułka owsiana. Mam dwie takie bułki. No pięknie. To jedną sobie bułkę zjem, F. I mam życie 100%. Czyli na jedzenie, najedzony jestem. Dobra. No to teraz tak. Historia wina poczeka do następnego lata. Słoma. Skąd wziąć słomę? Ludzie. Nie mam pojęcia. Dziennik. Rozdział pierwszy. Nowy początek. Słoma. Może przeczytajmy.
potrzebuję się do ścięcia kilku drzew na budowę. Prosty dach, który mógłbym zrobić ze słomy. Mogę użyć trzciny. No proszę. Dziękuję ci, gro. Trzcina. Czy to jest trzcina? To nie jest trzcina. Ale tutaj gdzieś powinny być trzciny, prawda? I co? A jakbym R zrobił? Nie mogę trzciny zebrać? Do czego się... Jak się trzcinę zbiera? O! Było coś. Trzcina. Świetnie. Mamy to, co... Zbuduj swój pierwszy dom. Z menu budowania dostaniesz do koła tworzenia. Wybierz budynek, który chcesz postawić i znajdź dla niego odpowiednie miejsce. Konstrukcje mogą być budowane zbyt blisko innych wiosek i wymagają... Nie mogą być według... płaskiego podłoża. Budując dom, możesz wybrać, z jakiego materiału chcesz wykonać każdy moduł. Ściany oraz dach. Aby wybór był możliwy, musisz mieć wyciągnięty młotek. Okej. Spoczko. Wyjdźmy z tej wody. Nie może być blisko wioski. Jeszcze raz mapa. No słuchajcie, jestem tu. Czyli albo właśnie w tym miejscu. Ale wszędzie będzie daleko. Albo gdzieś tutaj bym poszedł, albo w to miejsce. No chyba tak jednak bym tam poszedł. Wiem, że jest noc i chciałbym, żeby ta noc się skończyła jak najszybciej. Pójdę sobie ścieżką i... A, to jest to miejsce, bym musiał iść tutaj, tędy. Czyli tą górną ścieżką. A może zaczniemy robić domek właśnie w tym miejscu gdzieś. O! Kłoda? Siekiera, pitny miód. Nie no, miód pitny biorę. Kamienna siekiera używana jest. To chyba ktoś tutaj wiedział, że ja chcę się wybudować. Kamienie jakieś. Ej, słuchajcie, to będzie miejsce, gdzie ja będę robił moją osadę. Świetnie. No brawo. Dobra, młotek miałem ten. Schowaj to. Weź sobie młotek. Wyciągnij młota. Kołowe menu i buduj mój pierwszy dom. Budynki. Jaki ma być pierwszy? Domy. Mały, prosty dom. O, już pięknie postawione. 6 kłód. Mały, prosty dom. Kłoda. I teraz muszę modyfikować i różne kłody zbierać. Dobra. Tutaj leżały gdzieś. To je sobie wezmę. Weź. Stokrotka. Weź. Mniszek lekarski. Weź. O kurka, no to pięknie takie rzeczy. Pięknie, pięknie. No i mamy domek do zbudowania. A, trzeba pukać, żeby zbudować domek. To tylko ściana jedna. No ładnie, ładnie, no to sobie się napukam. Aha, kłody nie mam więcej. Leżą jeszcze jakieś kłody? Chyba nie. Wymagana siekiera. Kurczę, trochę mnie... Jak to zrobić, żeby to był jakiś pasek szybkiego wyboru? No bo teraz siekiera. Sortuj przedmioty. Wybór WS. No, W i S. Kategorie, zakładki. Aha, kategorie, zakładki. Dobra, wiem, o co chodzi. Dobrze, dobrze. F zjedz. Załóż. Ach, jest wybór. Dobra. Wszystko jasne.
To będzie pod jedynką. Kamienna siekiera, drewniany młotek pod dwójkę. No jesteśmy w domu. Dobra, no to na razie dwójeczka. Jedyneczka. Mamy siekierę. Dobra, och, pięknie. Pięknie. Szkoda, że ta noc tak długo trwa. Ale tak patrzę na ten górny wskaźnik, to już mam 1/4 wiosny za sobą. Kurka, jeden dzień to jeden dzień to jest... 4 dni to jest cała wiosna, to jest wiosna cała? Jeżeli tak, to ja pierdzielę, to szybko. Mnóstwo kłód, brzoza, coś nowego. Dobra, i leci brzoza. Au. Na głowę mi spadła. Dobra, kłoda weź. Kłoda weź. To mało daje brzoza kłoda chyba. Dobra, skończymy ściany. Już mamy dom zbudowany. A dach? Kłoda i słoma. Czyli muszę teraz kłodę jeszcze zebrać do zbudowania dachu. Jeszcze to. Kłody dwie potrzebne mi jeszcze. No dobra, chodź tu brzozo. Jak już jesteś. Tutaj jest. I jest. Rozdziały. Rozdziały są serią misji, które czekają ciebie na początku rozgrywki. Wprowadzają cię w mechaniki gry. Wspomagają również początkowy rozwój twojej wioski. Ukończenie kolejnych rozdziałów pozwoli ci odblokować następne etapy rozwoju, które określają maksymalną liczbę konstrukcji, jakie możesz zbudować. Ślicznie. Pić. Pięknie. Moja chatka stoi. Wow. Wejdźmy sobie do niej. Jest łóżko. I mogę spać. Mam kufer. Mam ognisko. Kocioł, kamienną niwę. Pięknie, moi drodzy. Pięknie. Dobranoc. Dostępne. Śpi następny dzień. Dobrze. Moi kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, no to jak najbardziej, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego i trzymajcie się cieplutko. Piszcie, co myślicie o tej grze, czy wam się podoba, czy znacie ją. Porady jakieś możecie pisać, ale bez spoilerów, proszę, bez spoilerów, tylko jakieś porady. No i jak zawsze, odwiedzajcie Discorda. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.